W pierwszym spotkaniu wygraliście 8-1, dzisiaj 7-0, więc można powiedzieć, że to jest taki istny trening strzelecki. Znaczy, no, nie do końca można tak powiedzieć, ponieważ mimo wszystko zespół Serviti postawił nam ciężkie warunki do gry. Wynik jak najbardziej wysoki, jest to po prostu konsekwencja naszej gry z całej powiedzmy, z całego sezonu, więc ciągniemy tak dalej. Aktualnie zajmujecie pierwsze miejsce w tabeli. Macie jeden punkt przewagi nad Deutsche Bankiem, więc można powiedzieć, że teraz nie możecie pozwolić sobie na żadną wpadkę i celem jest mistrzostwo. Oczywiście celem jest mistrzostwo, ale no, tak naprawdę wszystkie najważniejsze mecze przed nami, więc z całą czołówką. Także no, zobaczymy jeszcze dzisiaj Deutsche gra z Politechniką, także liczymy, że coś tam urwą im. No oczywiście gramy o pierwsze, ale tak jak mówię, no to jeszcze za dużo meczów przed nami, żeby cokolwiek wyrokować. A jak panowie ocenicie poziom trzeciej A? No to jest taki idealnie dla nas. Wyrównany. Wyrównany i ciężko po prostu przewidzieć wyniki. Powiedzmy tak, dwa zespoły gdzieś tam powiedzmy odstają, ale powiedzmy reszta to... No z każdym można stracić punkty po prostu.